Siemaneczko, ja jestem Luzek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 4. Mam nadzieję, że wszystko u was w porządku. Jak się czujecie? Napiszcie, czy wszystko u was w porządku w komentarzu. Jeśli nie, to też napiszcie. Może jakoś was pocieszymy, tych co są smutni. Słuchajcie, dzisiaj będziemy sobie zdobywać nowy samochód, który pojawi się w Forza Horizon 4. I jest to Nissan 370 bodajże? 370Z? Tutaj trzeba zrobić mistrzostwa, zobaczcie, hops, musimy się tutaj przenieść. Zrobimy sobie te mistrzostwa, raz, dwa, trzy i zdobędziemy nowy samochód, no i co? Co możemy z takim samochodem zrobić? 370, chłopie, V6 pod maską, jakaś jeszcze wyścigowa. To oczywiście, że pod drift, czy nie? Zrobimy sobie, musimy tutaj przejechać trzy wyścigi, to naprawdę nie jest dużo. Pójdzie nam, myślę, że raz, dwa. Co ja tutaj mogę wybrać do tych wyścigów? A weźmy tego Nismo GTR-a, jakiegoś Le Mans, czy jak nie wiem, jak on tam się nazywa. Weźmy go. Pojeździmy nim. To kiedyś był bardzo dobry samochód w Fordzie, ale potem pojawiły się jakieś tam nowe i ludzie już go... Chyba wersja Forza Horizon, czy wersja Forza to się nazywa, nie? Były takie wersje Forza na samym początku gry, jak gra wyszła, to ludzie cały czas tym jeździli, bo to auto chyba się dostawało na początku, czy jakoś tak. A teraz to jest takie... Nikt tym nie jeździ prawie. Ten Nissan, którego zdobywamy, to jest chyba jakaś odciążona wersja 370 czy coś. 370 driftuje w miarę okej tutaj w Fordzie. Ja preferuję 350. Nie z wyglądu, bo 370 z wyglądu jest dużo fajniejsza dla mnie. Ale jeśli chodzi o takie ogarnięcie w drifcie, no to 350 dużo, dużo lepsza. 70 jest taka... Bo lubię nią jeździć, ale nie udało mi się jej jakoś tam fajnie zrobić do tego driftu, jest po prostu taka, no nie wiem, nieprzyjemna do tego driftu. Chociaż powinna śmigać, nie? Też taką, też taki podobny kształt ma jak 50. I teraz sobie o to oczywiście zawalczymy. To jest nowy samochód, mamy tylko jedno mistrzostwo do pokonania, żeby zdobyć go, więc czemu nie? Są jakieś samochody za 80 i za 50% teraz playlisty festiwalowej, ale po pierwsze albo je mam, a po drugie nawet jeśli ich nie mam, to nie chcę ich zdobywać, bo są takie... powiem wam, nic specjalnego, jakoś mnie nie kręcą. W ogóle ja tu widzę znajome niki. Właśnie, musimy sobie zloty zrobić w Forza Horizon, kurde. Oczywiście, że tak. Tylko nie wiem, czy na streamie, czy raczej Discordowo, bo na streamie to zawsze jest dużo bałaganu, a Discordowo to myślę, że by było bardziej zorganizowane. Pewnie, że tak, kurde. Dawno nie robiliśmy, kiedy ostatnio był zlot? Chyba z miesiąc temu. Ja nie mogę. Ale wiecie co, miałem teraz dużo na głowie. Miałem na głowie mój zrąbany samochód, który musiałem oddać na złom. Miałem... Co ja tam jeszcze miałem? Wyjazd miałem, nie było mnie w domu praktycznie pół miesiąca. No i to tak, jakby jeszcze inne tam sprawy takie niezbyt przyjemne, ale nie chcę wam się żalić, bo to nie o to chodzi. To ja mam wam poprawiać humor, a nie wy mi chyba, czy ja? O Boże. Jak chcecie się dowiedzieć, co się stało z moim autem starym, to możecie zajrzeć sobie na vlogaska na moim drugim kanale. Depresyjny trochę taki vlogasek, no ale nagrałem, no. Chciałem się podzielić tym, co mi się przytrafiło, być może ku przestrodze dla innych posiadaczy tego typu aut. Zapraszam na mój drugi kanał, Łukasz Kos, po prostu wpiszcie sobie w YouTube'a, albo możecie wejść w linkacza, na, jak wejdziecie sobie na mój kanał. O, po prostu. Zostawcie tam suba, kurde, o co wam chodzi? Nie zostawicie suba u Lucka, co jest? I proszę bardzo, wygrałem już zawody. Nissan 370Z zdobyty. Zobaczymy, co to za gnojek. Dobra, zobaczmy go, gdzie on jest. Tutaj jest moja 370. A ta driftowa? Gdzie to może być? Tak, myślałem, to jest Formuła Drift. Formuła Drift 370. O kurde. On pewnie będzie super lekki i będzie miał wciul mocy oraz ciężko będzie go opanować na kierownicy. 3 miliony naklejek ma naklejone. Tutaj silnik, co? Ej, on chyba, on ma chyba silnik z tyłu. Patrz, tu masz taki wlot wielki. Musimy go obejrzeć, czekaj. Zobaczmy sobie.
Tutaj jest coś do chłodzenia. Może to tylko chłodzenie tutaj ma z tyłu, a silnik zmienia. To dziwne by było, jakby miał z tyłu, bo tam nie ma miejsca przecież. Musi mieć z przodu w takim razie. Czekaj, próbuję podejrzeć po swojemu. Nie no, jest tam jakiś orzech chyba. Coś tam siedzi, no maski może nie otworzymy. Zobaczymy, czy da się go w ogóle rozebrać. Forza Vista. Tu niedaleko mam swój warsztat samochodowy. Aha. Tak. Tu jest to samo, co w tych innych samochodach z formuły driftowej. Czyli, że kierownica jakby tak w samym środku jest trochę bardziej luźniejsza i dopiero takie większe obciążenie zaczyna się w tym momencie gdzieś. Gdzieś w tym momencie albo w tym momencie, nie? Zależy jak skręcisz. A tutaj jest taka luźniejsza podczas jazdy w tym zakresie i dopiero tutaj zaczyna się taki większy opór. I tym jest dziwnie driftować, bo nie masz takiego stałego oporu na kierownicy. To jest mega dziwne. Oczywiście dużo mocy. Zobaczymy, czy da się go otworzyć w Forza Vista. Coś mi się wydaje, że on taki z tyłu jakby czegoś mu brakowało? Nie wiem. Chyba, że ten spoiler sprawia. A może właśnie przez to, że spoilera nie... Nie wiem. Jakiś tak... Coś nie tak z tym samochodem. Tak sama buda chyba została, nie? Nawet może i karoseria wykonana jest z jakiegoś kompozytu tylko i tyle, a cała rama jest zupełnie czego innego. Ciul wie. Tak, zobaczmy, co się da z nim zrobić. Przejechałem się nim kawałek i no jest dziwnie. Forza Vista, zobaczmy. Obniżony. O, da się drzwi otworzyć. Zobaczmy. O kurde. Nie no to. Czekaj, ale konsola środkowa chyba została i. Nie, deska rozdzielcza chyba została z Nissana. Zdaje się. Nie, tak jakby. Tutaj ręczny. Sekwencyjna skrzynia biegów, proszę bardzo. Ale sprzęgło też jest, nie? Ciekawe. Tak, deska rozdzielcza została z Nissana. I to właściwie tyle. Tył otwieramy. Okej. Tutaj jakieś wielkie chłodzenie. Czy on ma tu butlę z podtlenkiem? Łazotu? Gazotu? Nie wiem, co to jest nawet. Maskę. O! Pop the hood! Proszę bardzo, mamy maskę na spinki. Ale słuchajcie, to jest chyba V6. Ciekawe, czy standardowa od tego Nissana. A, jeśli ktoś z was wie, piszcie w komentarzach. Wygląda zabójczo. To wszystko powywalane stąd, nie? Ja pierdziut. Fajnie, że można było otworzyć, bo w niektórych tego typu samochodach w Fordzie nie da się otworzyć maski. Dobrze, co możemy tu zrobić? Na bank pewnie możemy zrobić napęd na 4 koła. Tak, tego oczywiście nie będziemy robić. Możemy zrobić swap silnika na V8 nawet, proszę bardzo, jeśli by ktoś chciał, nie ma problemu. Możemy, co tu jeszcze możemy zrobić? Aż mi się gra przycina przy tym samochodzie, czy nie jest taki, jakiś, nie wiem, czy nie jest taki dobry. Możemy dać szerokie kapcie, żeby półośki poukręcać. Dajmy z przodu trochę szersze. Możemy dać większy calfelg. Te felgi chyba są unikalne do tego pojazdu, nie? Więc z przodu możemy dać trochę większe, z tyłu. Tak, chyba to są w ogóle unikalne koła dla tego auta. Możemy dać lepsze hamulce. A co to za hamulce były? Też takie ciekawe, nie? Tak, i zobaczcie, jak ciekawie zacisk jest umiejscowiony z tyłu. Tak jakby na dole, nie? Fajnie to wygląda. Podoba mi się. Helga sobie zostawimy, nie można tutaj... O kurde, tu można jeszcze... Słuchaj, ile ten samochód... Ja pierdziut! Ten samochód ma 1000 koni mechanicznych! Co? Ja pierniczę! 1000 koni? A ja jeszcze chyba obniżyłem mu wagę. No nie dużo, ale trochę mu obniżyłem. Daj spokój. Próbuję go tutaj trochę usztywnić, miał takie ustawienie jak to te samochody z formuły driftowej, czyli wszystko na miękko, żeby podczas dodawania gazu nim bujało, żeby bujało nim na boki podczas driftowania. Znaczy, w samochodzie, który ma 1000 koni mechanicznych, ciężko się driftuje jeżdżąc na kierownicy, naprawdę. Tutaj nie wiem nawet, co mam zrobić z aero, bo przeważnie nie daję sobie.
Będzie ciężko tym driftować, serio, już jest ciężko. Ale spróbuję zrobić sobie takie te moje ustawienie i zobaczymy, co samochód będzie robił. Nie? No, mocy nie ubyło, szkoda. Mi by wystarczyło 700 koni w takiej małej budzie. Zresztą samochód jest odciążony. Jakby... No rzeźnia po prostu jest. Nie wiem, co mam... Jak mam tym driftować. Czekaj. O, chyba ten taki luz po środku. Nie, dalej jest. Jak się jedzie prosto, to czuć. Jak koło już traci przyczepność, jak już zaczynamy lekko driftować, to wtedy tak jakby jest w tym centrum tak gładziej. To jest chyba jakiś błąd w force feedbacku tutaj na tej kierownicy. Dla tej kierownicy, nie wiem jak jest na innych. Bo wątpię, żeby tak było w rzeczywistości, że samochód ma takie luzy na środku. To tylko się zdarzało w bardzo starych autach. No może nie w bardzo starych, ale w starych, powiedzmy z 2005 roku w jakichś tam Mercedesach, które miały przekładnię kierowniczą taką, na przykład w Mercedesie SLK pierwszej generacji masz planetarną przekładnię kierowniczą i tam luzy to jest coś normalnego tak w środku, albo ten stary Charger, oglądałem taki kanał na YouTubie Zainwestuj w klasyka, czy coś takiego się nazywał. No to tam mówił, że w środku jakby na kierownicy jest strasznie duży luz, nie? Zobaczcie, tutaj praktycznie nic się z samochodem nie dzieje. Jakby tutaj zaczyna się, tutaj w tym miejscu zaczyna się dopiero opór, nie? Tak na kierownicy. Ale jak zaczynasz już kopcić, to jest nawet okej. Jest. Jedyna szansa dla mnie, żeby go opanować, to driftić na pół gazu. I ja jadę teraz dwójką, nie? Zobaczcie sobie, dwójeczka wbita. I on te wszystkie gładkie zakręty będzie robił. Trochę mu co prawda wydłużyłem biegi, żeby go odrobinę zmulić. Nawet, zobaczcie, szersze kapcie dałem z tyłu. Szersze kapcie, nie? No, 1000 koni i ta waga, to tutaj powinienem chyba nawet i te najszersze dać. Kapory. Przeogromny moment obrotowy. Chociaż w sumie ten moment obrotowy powinien zaczynać się dopiero duży, kiedy inhalatory wejdą do akcji, nie? Bo nie będę w stanie chyba nim zrobić takiego długiego łuku, jak tutaj przejechaliśmy. Opanować to na kierownicy jest wciąż ciężko. O, jak na przykład jedziemy sobie i już trochę driftujemy, to na przykład jak robisz transfer, albo próbujesz kontrolować w drugą stronę, to po środku kierownica masz taki jakby na ułamek sekundy traci opór i dopiero odzyskuje go za chwilę. To jest mega dziwne, tak jakbyś miał problem z kierownicą. W innych samochodach serio tego nie ma, tylko tych z formuły driftowej. Nie wiem, czy wy też czegoś takiego doświadczacie, ale na przykład Marquis, który też driftuje na Trustmasterze, też coś takiego ma. Może to jest właśnie problem Trustmastera, sterowników czy czegoś tam, a może to jest po prostu, może te samochody są tak skalibrowane w tej grze. Yo, pierdziut. Co jest? Ogromny kąt skrętu. Zdusił się na trójce teraz, muszę go dwójką popchnąć trochę. I wiesz, nie da się nim tak, znaczy da się oczywiście, trzeba by było może bardziej wprawionego driftera. Jest mega, mega, mega responsywne to auto. Tak mam wrażenie, że wiem, co mogę jeszcze zrobić. Tutaj mam czułość kierownicy ustawioną na 90 stopni. Spróbuję zmniejszyć do 80. Wtedy może jakoś ten samochód będzie mniej responsywny podczas driftowania. Bo jak tutaj delikatnie tylko skręciłem kierownicą, to te koło już miało 90 stopni praktycznie. Znaczy wizualnie, nie? Bo tutaj musicie wiedzieć jedno, że w Fordzie to, że koła się skręcają, niekoniecznie znaczy to, że samochód będzie skręcał wraz z tymi kołami. Po prostu te koła skręcają się, to jest taki efekt wizualny. A to nie dlatego, że koła się tam trzymają ziemi, tak są gry skonstruowane. I tutaj ustawia się różne ustawienia tego samochodu. Ty, czy ja... O kurde. Ej, ej, ej. Czy ja dobrze widziałem?
Czy on puszcza dymy z przodu? Poczekaj, muszę to na padzie ogarnąć. Ale kozackie to jest. Szkoda, że tego nie mogę tak widzieć podczas driftu. Na, dosłownie, ja nie wiem, 1/4 gazu teraz miałem. No, na pół gazu trzeba jechać. Takie długie łuki na tym, na trójce. I fajnie, mogę go jeszcze spróbować zmulić, powiedzmy, szerszymi kołami. Dobra. Teraz sobie mamy tutaj długą strefę driftową. Mamy Stonehenge, proszę bardzo, po lewej stronie. Zwiedzamy sobie od razu. Dobra, spróbujmy sobie driftować. O, jest lepiej, nie jest taki, kurde, gwałtowny teraz, jak sobie dostosowałem czułość kierownicy. No, jak sobie dostosowałem czułość kierownicy, to jest lepiej. Zdecydowanie, widzieliście, że tylko zmieniłem tą wartość i od razu samochód zaczął się inaczej zachowywać, od razu zacząłem inaczej driftować. Próbuję coś tutaj, takie łuki nawet spoko. W sensie spoko, ja wiem, że to wygląda paskudnie, ale chodzi mi o to, że jestem w stanie nawet jakoś się utrzymać na drodze. To jest nie lada wyczyn z takim autem. Dobra, to było łatwe driftowanie, teraz czas na coś ciekawszego. Sprawdźmy sobie miasto. Tutaj chyba tylko dwójka, ewentualnie jedynka. Nie wiem, gdzie mam jechać, kurde, gdzie mam tylko, w którą stronę tego potwora skierować. Jaki on ma kąt skrętu, Jezu! To jest nieprawdopodobne. Ja mam wrażenie, że te koła skręcają się aż do tyłu. Piernicze, co za dziad, kto tym driftuje? Nim to robić tylko jakieś reverse entry. Jakieś, kurde, szalone stanty. Tego typu klimaty. Dobra, bo ja, kurde, wyjeżdżam z miasta. Musimy tutaj na wrotkę. O, dobrze, pojedziemy sobie w lewo. Tutaj mamy takie małe rądko. Podejrzewam, że na podejrzewam, że na jedynce. Tak, powiem wam, że serio, gazu nie ma co tutaj do końca cisnąć. Ale czasami właśnie nie chcę wstać na obroty. Jak się inhalatory nie zdążą odpalić, to ma ciężko gnój. Jedna czwarta gazu. Ja tu na ten pedał to tylko, wiesz, jakby ciężarem stopy. I tylko tyle. Także niektórzy z was, co mają cięższe stopy, ciężką nogę, to dlatego samochodu lipa. No i co? Dobra, jakoś poszło. Nie najgorzej. Ale zobaczcie, jedynka. To jest jedynka. To się zastanawiam, czekaj, jaką on ma prędkość maksymalną. Ja go jeszcze nawet nie stunigowałem na maksa. Poczekaj. Gdzie mamy tutaj? W milach. 253 mile na godzinę, jakbyśmy biegi wydłużyli na całą. Okej, okay, zobaczymy. Tutaj na tym budziku pokazuje mi w kilometrach, nie? Na godzinę, a w grze mam ustawione mile. Mam jednostki imperialne po to ustawione, żeby widzieć, ile mam koni mechanicznych w samochodzie, nie? No tak, to jest dziwne w sumie, że my przyzwyczailiśmy się do jednostek imperialnych, czyli do koni mechanicznych. Zamiast do kilowatów, nie? Przecież kilowaty są europejskie, a konie mechaniczne są imperialne, czyli albo brytyjskie, albo ze Stanów Zjednoczonych. Ale wiecie, ja mam taką teorię co do tego. Wydaje mi się, że to się wzięło z tego, że jak my oglądaliśmy te programy telewizyjne ze Stanów Zjednoczonych, czy z Wielkiej Brytanii typu Top Gear, to właśnie przyzwyczailiśmy się do koni mechanicznych. Ten ma tyle koni mechanicznych, ten ma tyle koni mechanicznych, nie? Ale już do innych jednostek to nie bardzo.
Jaką oni mają jednostkę? Oni mają newtonometrów. Oni mają jakieś... Nie pamiętam. Fit, squid, square, torque, czy coś takiego? Ja nie wiem nawet do czego to jest. Tak samo jak mamy na przykład wagę, nie? Albo nie wiem, odległość miary, jakieś jardy, funty, jakieś stopy, kuźwa, o co chodzi, nie? Ale, ale jakby konie mechaniczne są dla nas bardziej zrozumiałe niż kilowaty, nie? Dobra, rozgadałem się. Kurde. Kurde, chłopie. No i siadł. No i siadł. Słuchajcie, dwójka. Zobaczcie, 120 na godzinę dwójka. Driftem, nie? Gościu. No ta dwójka już się kończy przy 120, powiedzmy, ale dwójka cały czas, nie? Ciężko go opanować. Gdybym grał sobie na padzie, nawet ze skrzynią manualną, ze sprzęgłem, nie ma problemu, tak? Bo padem to zobacz, skręcasz maksymalnie w prawo, maksymalnie w lewo, praktycznie w mieniu oka, nie? Od razu. A na kierownicy to zanim zrobisz taki ruch. Tak, tu skręt maksymalny w lewo, skręt maksymalny w prawo i jakby nie ma problemu. O, zgasł mi. Ręcznie zaciągnąłem na padzie. Bez sprzęgła. Na padzie lepiej, ale te drifty i tak mi się nie podobają. Za auto jest takie zbyt raptowne. Jak widzicie, że w stosunku do tego co się dzieje, zwłaszcza jak robimy jakiś transfer czy coś, to w stosunku do tego co się dzieje z samochodem, to koła nawet kuźwa nie nadążają skręcić, nie? Patrz. Tu masz jeszcze, zobaczcie, przy takich o manewrach to dobrze widać. Czekajcie, weźmiemy sobie inną kamerę. Patrz, weźmy sobie o jedynkę. Widzicie, samochód już skręca w drugą stronę, a koła jeszcze nie. Widzicie to, nie? O, teraz to dobrze widać. Widzicie? Dlatego to jest gra arcade'owa, no. Widzicie, tu już samochód skręca w drugą stronę, a koła są jeszcze na wprost. No jest zbyt raptowne to auto, zdecydowanie wolałbym coś łagodniejszego do driftu niż tym. Jest straszny hardcore, mało kto driftuje na kierownicy w Forza Horizon jeżdżąc samochodami z tak dużą mocą, jeszcze z napędem na tył. Z napędem na cztery koła to już w ogóle nie wiadomo jak driftować, przynajmniej ja nie umiem. Może ktoś tam to dużo gra takimi samochodami na kierownicy, to sobie daje radę. Ja jestem przyzwyczajony do napędu na tył. No i do raczej takich mocy nie więcej jak 650-700 koni mechanicznych przy jakiejś tam wadze 1500 kg. I to jest dla mnie w porządku. Ale ten to jest kurde wariat. Jest wariat, no. Dziękuję wam bardzo, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Hejas!